Witajcie w kolejnym odcinku na kanale MexoGaming. Dzisiaj zagramy w grę w Roblox pod tytułem The Intruder, czyli Intrus. Jesteś sam w swoim domu, nagle dzwoni telefon. Policja wydaje ostrzeżenie, że przestępca jest na wolności. Niestety, przestępca obrał sobie nowy cel w postaci twojej osoby. Sprawdź kamery w swoim pokoju, aby obserwować każdy jego ruch. Uważaj, bo czasem może wejść do pokoju i cię znaleźć. Jeśli to zrobi, ukryj się w szafie i zgaś światło. Poczekaj, aż telefon odzyska działanie. Krótki opis gry, wydaje się interesująca. Jeśli film się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw subika, jeśli chcesz obserwować mój kanał i być informowanym bieżąco o nowych filmach na kanale. A w międzyczasie zaczynamy. Let's go! The Home Invasion Safety Guide. Pierwsza rzecz, jaką powinieneś zrobić, to schować się. Jeśli blisko ciebie jest telefon, powinieneś zadzwonić po pomoc. Nasze życie jest ważniejsze niż wszystkie dobra, które mamy w domu. No dobra. Piękny film instruktażowy. Okej, okay, trochę dziwnie tutaj. Answer. Dobra, co tu mamy? Read. The following is a ring. Okej, musimy za każdym razem, jak telefon zadzwoni, musimy go wyłączać, żeby intrus do nas nie wszedł. I musimy poczekać, aż telefon zostanie naprawiony. Ok, nie możemy dać się mu złapać. Intruder zaczyna na zewnątrz. Możemy go obserwować w kamerach. Możemy schować się w szafie, czyli zgasić światła, schować się w szafie i być cicho i nie ruszać i czekać, aż intrus wyjdzie z naszego mieszkania. Vent attack, czyli może wyjść z venta. Ok, co muszę zrobić? Włączyć światła tak szybko jak to możliwe i nie ruszać się. Okej, okay. Zaczekać aż on zamknie wenty i jeż wyłączy prąd, to musimy poczekać, aż ten prąd się tutaj, ojejku. A czemu ja mam światło włączone? Dobra, zobacz na kamerach, co się dzieje. A, bo mi światło od razu prąd wywaliło. Dobra, resetuję. O kurcze. O kurcze. Okej, okay. Nie udało się. Dobra, nie udało się. Powinien się skryć w szafie. Skopałem. Okej, okay, teraz będę troszeczkę mądrzejszy. Już wiem, co zrobić. Czyli wyłączył mi zasilanie, ziomek. Dobra, muszę teraz te telefony wyłączać. I mogę teraz obserwować w kamerach, gdzie ten ziomek się znajduje. Dobra, sprawdźmy kamerę. Zaczyna z zewnątrz. Tu mamy ziomka. Dobra, a wtedy wyłączył mi zasilanie. Error, czyli kamera osma nie działa. Muszę też nasłuchiwać, wydaje mi się. Trochę to FNAF-a przypomina. To on czy nie on? Chyba nie. Jak chcę go wyjść? Done. Nie chcę tego czytać. Dobra, czekajcie. Gubię się trochę w tej grze, sorka. Nie widzę go nigdzie. Nie ma go już tu. Dobra, namierzmy go. Na zewnątrz go nie ma.
Nigdzie go nie widzę. Dobra. Słuchamy teraz. Znowu dzwoni telefon. O kurczę. Jest tuż za drzwiami. Włączamy światła. Czekamy. Cichutko. On tu wejdzie. Na stówę tu wejdzie. O! Drzwi się otwierają. Wiedziałem. Wszedł tu. Nie ruszamy się. No otworzył szafę. Ja się nie ruszam. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu, ziom. Dobra, dobra. Niech wyjdzie z pokoju. Dobra. Dobra, wyszedł sobie. Ale pierwszy raz to była wtopa. Teraz zobaczmy, gdzie on może być. Na zewnątrz go nie ma. Tu go nie ma. Kurczę, znowu cały czas telefon dzwoni. Jeszcze żebym wiedział, która jest godzina, to byłoby dobrze. Dobra. Muszę te telefony cały czas wyłączać. Tu najważniejsze, żeby nie był. Tu na zewnątrz jest? Nie widzę go. Dobra, bo te kamery się ruszają, ja nie wiem, gdzie on może być. Dobra, jest na zewnątrz, jest tutaj. Dobra. Wyłączył kamerę. Tu był. Tu jest. Dobra, jest, ale na zewnątrz. Spokojnie, spokojnie. Znowu telefon dzwoni. Dobra, muszę szybko wyłączyć telefon. Dobra, włączyć. Musimy czekać tak długo, odbierać ten telefon, aż w końcu linia odzyska swoją sprawność. Tu go nie ma. Jeszcze te wenty mnie zastanawiają, bo nie wiem, kiedy te wenty... Kurczę, znowu się przemieszcza. Uje, jest pod drzwiami. Szybko. Chowamy się. Jeszcze telefon na złość dzwoni! Otworzył drzwi. Jeszcze ten telefon napiernicza. Niech on stąd pójdzie, niech on stąd pójdzie. Muszę telefon wyłączyć. No i wchodzi mi tu. Ale mnie tu nie ma. Dobra, nie mam anksjety jeszcze wypełnionego do końca. Powinien sobie pójść. Dobra. Bo jak dojdzie do stówy, to wtedy przegrywam. Czekam, aż drzwi się zamkną. Dobra, zamknęły się drzwi. Szybko wyłączamy linię. Dobra, włączamy światła. Dobra. Spokojnie. Teraz patrzymy w kamery, gdzie on się może skrywać. Tu go nie ma. Znowu się gdzieś przemieszcza. Dobra, jest na zewnątrz. A więc jest ok. Dobra. Znowu telefon. Odbieramy szybko. Jeszcze nie. Jeszcze nie koniec gierki. Dobra, jest tu. Jest, ale na dzień dobry mi zasilanie rozwalił. Dobra, czekajcie. Znowu kamery. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Jest tu. Dobra, znowu telefon. Szybko. Niech naprawią tą linię w końcu! Gdzie on może być? Tu go nie ma? Nie ma? O kurcze. Boi się tego ataku wentami.
A kurczę. A znowu wejdzie. Na stówę wejdzie tutaj. Kurczę, ciężko tu w tą grę komentować, bo ona jest naprawdę mega stresująca. On co chwila mi tu wchodzi, denerwuje mnie. No normalnie... Znowu wszedł mi do pokoju już chyba trzeci raz. Znowu będzie szafę przeszukiwał. O. Look at this face. No idź już sobie. Wypad. Dobra, drzwi się zamknęły. Kurczę. No już długo, długo nam idzie. I dalej go nie ma. Dobra, znowu telefon. Może tym razem się ta linia naprawi. Come on, come on. Jeszcze nie. Gdzie on może być? Jest na zewnątrz, dobra, mamy go tu. Tych wentów trochę nie kumam. Dobra, przemieszcza się gdzieś. Dobra, jest tu. Muszę nasłuchiwać. Dobra, znowu telefon dzwoni. Jest! Udało nam się! Fix, fix, fix. Teraz zadzwońmy i koniec? Mamy to? Mamy to! You win, the intruder has fled the scene. Dobra, słuchajcie, kochani. To był film z gry pod tytułem The Intruder. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie łapkę, subika, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa, pa!